Hej, to Flora i kolejny odcinek z chaty Pustelnicy. Dzisiaj chciałabym pogadać sobie z Wami odnośnie podcastów. Dlaczego, dlaczego, dlaczego wzięłam się za podcasty? dlaczego nagrywam podcasty? I u mnie wszystko zaczęło się, powiem Wam, ze słuchaniem podcastów Martina, bo wcześniej nawet nie wiedziałam, co to takiego jest ten cały podcast. Kiedy jeszcze pamiętam, byłam na studiach, to słuchałam odwyku i mi się ta forma działania internetowego bardzo mi się spodobała, bo. Wydawało mi się to dosyć atrakcyjne. To nagrywanie swojego głosu, wrzucanie w internet, to to mi się wydawało takie ciekawe, ciekawa sprawa, że to jest ciekawe. I później długo, długo, długo niczego nie słuchałam. Raczej sobie siedziałam na YouTubie i, i w głowie miałam trochę pomysłów, ale nigdy, jakoś, tak wiecie, nie działałam przesadnie aktywnie. Nie chciałam jakoś pokazywać swojej twarzy na tubie z pewnych powodów, ale tak powoli do tego zaczynam dojrzewać. Może kiedyś tak się przerzucę na format wideo, ale mnie to przeraża, przeraża co potem się z waszym wizerunkiem dzieje z waszymi, no nie wiem, nawet zdjęciami, wiecie, jak teraz internet działa, wiecie, co się dzieje, jak coś upublicznicie w sieci, to, 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 to potem no, może, może każdy robić z tym, co chce. Więc raczej tak, z tym, jestem, z tym jestem bardzo ostrożna. Jakby nie było, to podcasty to jest taka świetna sprawa na początek, bo Zbyt wiele nie trzeba wiecie wydawać, bo nie muszę inwestować w kamerę, w jakieś lampy oświetleniowe, w jakieś green screeny. Nie potrzebuję tego. Mi wystarcza mi mikrofon, no więc finansowo to jest ten wygryw. I poza tym wydaje mi się, że montaż też jest szybszy, mniej, mniej czasu zabiera, jest mniej pracochłonny, mniej czasochłonny. A wiecie, a ja na ten mój czas to jestem taka bardzo wyczulona, ja się obawiam o ten mój czas. I. Powiem Wam, że podcasty są dlatego fajne, bo właściwie to jest to, co może robić pra prawie każdy, praktycznie każdy. To nie jest dla wybrańców. To jest super, że możesz spróbować, bo jeśli Ci czegoś w życiu brakuje tak twórczo, kreatywnie, no to spróbuj. No bo dlaczego nie? No najwyżej nie wyjdzie, nie musi wyjść. No ale na jakiś czas się zaspokoisz, tak wiecie, twórczo, twórczo najgorszą rzeczą dla mnie przynajmniej to jest tak siedzieć i nic nie robić, bo tak, chciałabym pisać, ale e, tam to bym musiała, wiecie, tak nad swoim warsztatem trochę popracować, to by mi się tak strasznie zeszło czasowo. Rysowanie, no to musiałabym znowu poćwiczyć. Ja rysuję tak jako tako, wiecie, jak długo nie rysuję, to jestem w tym też siadam i jakby brakuje mi po prostu wprawy. No ale to też trzeba by było poćwiczyć. Robienie muzyki. No, Fruity Loops to na mnie ten program czeka i, i, i się patrzy na mnie z tego mojego pulpitu komputerowego i ja nic nie robię, więc to jest naprawdę problem. No a jak na razie to sobie wybrałam, że będę robiła dwie rzeczy: że to będzie nauka gry na gitarze plus podcasty i zobaczymy, co się podzieje. I bo wiecie, nie ma co tak trzymać kilku srok za ogon, bo ja się wykopyrtnę w końcu. Nie dam rady. I wiem, że. Że już nie zostanę mistrzynią gitary, ale mi tutaj w ogóle nie o to chodzi. Mi chodzi o tę dyscyplinę pracy, że wiecie, ja ponadto po ćwiczeniach to ja się tak jakoś tak czuję dobrze, bo czuję się taka zrelaksowana, ja pracuję nad tą cierpliwością, jak widzę progres, to wiecie, jak ja się cieszę, jak małe dziecko się cieszę. A. Więc naprawdę, trzeba się, słuchajcie, ponadto troszczyć o siebie i robić takie rzeczy, które się lubi, bo to dobrze działa na wasze zdrowie psychiczne, na was. Jak wracacie zmęczeni po pracy, to coś dla siebie zróbcie. Nawet jakąś pierdołę, jakąś jedną rzecz, ale niech przynajmniej ta jedna rzecz was ucieszy. Jeśli mam poczucie spełnienia, że ja coś zrobiłam, lepiej albo gorzej, ale ja coś zrobiłam, to ja do, tego, do tej chwili to jest wygryw. Ja tutaj wygrywam. Dla mnie to jest win. Twórczo, i to ja się chcę jak najbardziej czymś zajmować, ja chcę działać, bo, 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 bo wtedy się czuję tak naturalnie. Wiecie, życie tak poza, poza tym działaniem takim kreatywnym bardziej, gdzie ja mogę robi, robić rzeczy tak jak ja chcę, gdzie nikt nade mną nie stoi, gdzie nie ma nade mną szefa, który mi mówi, co mam zrobić, jak mam zrobić, na kiedy mam to zrobić, szybko, wolno, wiecie. To dla mnie taka kreatywna praca, kiedy ja jestem sobie panią, to dla mnie to jest jak taki. Wiecie, świeży oddech powietrza. To jest tak, jak gdyby wychodzicie z wody i tak, robicie taki wdech, taki, że wiecie, że możecie odetchnąć. Dlatego, żeby odtajać od takiej normalnej pracy od do, to potrzebuje takiej możliwości, takiego działania samodzielnego, mojego, własnego. I podcasty to mi to świetnie umożliwiają. Ja podobnie mam z muzyką, do której. Mam takie bardzo trochę nabożne podejście, bo ja ja nie wiem dlaczego, ale ja bardzo szanuję muzykę i jestem na nią jakoś tak szczególnie uwrażliwiona. I, I nie wiem, czemu tak mam, skąd to mam. Po prostu tak mam, nie wiem. I tak jest. Ponadto chcę sobie coś udowodnić, ja chcę się rozwijać, ja chcę być lepsza niż byłam wczoraj. Rozumiecie, ja mam, ja, ja mam cel w tym roku, słuchajcie. A może no nie tylko w tym roku, ale ja chcę mieć ten cel w życiu, że ja chcę się rozwijać i chcę być lepsza. Chociażby mnie to, ja wiem, że będzie mnie to kosztowało trochę czasu, wysiłku, ale mam nadzieję, że to warto. Wydaje mi się, że zawsze warto. Nie wydaje mi się, mi się możliwe, jeżeli nie wydaje się możliwe życie ze swojej pasji, finansowo, to bo wydaje mi się, że ja nigdy nie przestanę być taką niewolnicą etatu i, i, i niewolnicą współczesną, bo każdy z nas, który chodzi, każda osoba, która chodzi, wiecie, codziennie do pracy, rano wstaje, śniadanie, yy, ubiór, wyjście, to wy zawsze będziecie tymi niewolnikami. Takiej niewolnikami współczesności, tak to nazywam, że kiedyś niewolnicy mieli pana, wy również macie szefów, też macie swoich panów, i jesteście wszyscy niewolnikami, w tym ja, ja również jestem niewolnicą, i taką współczesną, i brakuje tej wolności. Jak komuś brakuje wolności, no to YouTube i nawet te podcasty to jest takie, naprawdę to, to tyle daje, i jak człowiek nie korzysta z tego, jak wraca zmęczony po pracy, kładzie się spać, zasypia i tak. Funkcjonuje przez cały czas. To wtedy naprawdę no siada, siada, siada psychika. Więc wiecie, no, stąd chcę robić przynajmniej jedną rzecz, w którą ja wierzę. I no i ja mi słuchajcie, siły starczyło i pary, determinacja jest, wola jest, siła się musi pojawić, liczę, że się pojawi. I dlaczego jeszcze oprócz takiego twórczego podejścia, to ja lubię te podcasty, to powiem wam, że ta że no nie wiem. Ja po prostu lubię nagrywać odcinki, ja się lubię zajmować tą stroną techniczną. Jeszcze nad tym pracuję, zdaję sobie z tego sprawę, że to jeszcze nie jest to, co bym chciała, żeby było. Ale zaczynam powolutku, powolutku, jakoś do tego wydaje mi się, że to się wszystko poprawi, wyklaruje. Jeszcze jestem zielona w tej materii. No ale słuchajcie, będzie lepiej, mam nadzieję. Wiecie, lubię mieć wpływ na, ta na takie rzeczy produkcyjne, na montaż. Lubię mieć nad tym kontrolę i ja chcę tworzyć coś, chcę coś działać, bo, no bo nie lubię siedzieć i nic po prostu nie robić. I jeśli ktoś, słuchajcie, z was nie wie co lubi? No to niech szuka, niech sobie przypomni co lubił robić, no kiedy był dzieckiem. Bo no ja czasami byłam w takiej fazie, że po prostu zapomniałam już co ja lubię, a czego nie lubię, bo się trochę pogubiłam. Ale wtedy zawsze macie ko kogoś koło siebie. Jak nie super przyjaciela, to nie wiem, może jakąś koleżankę, może nie wiem, rodziców macie, może macie e, brata, siostrę i oni wam podpowiedzą, mogą wam podpowiedzieć, co wy lubicie. No bo przecież ja akurat miałam to szczęście, że mi też te koleżanki moje z tych takich lat dzieciakowych, dziecięcych, to mi powiedziały, przecież ty słuchaj, przecież ty świetnie pisałaś, przecież ty muzykę lubisz. I ja wtedy sobie tak to wszystko przypominam, że faktycznie, no, lubiłam takie rzeczy, lubiłam to robić. I to wiecie, to są takie drobne rzeczy, ale trzeba o siebie dbać, trzeba działać, trzeba się rozwijać, bo bez tego, no to jest smutno w życiu trochę. Jeszcze inaczej sprawa wygląda, jak macie, nie wiem, rodzinę, to może ta rodzina wam tę taką pustkę zapełnia, ale jak macie jakiś cel określony i lubicie coś robić, to wy to róbcie, to wy to róbcie. Wyjdzie gorzej, wyjdzie lepiej, jakoś tam wyjdzie. Ale wy dbajcie o siebie i, i myślcie o tym, co, co lubicie robić. I to róbcie. Dla was samych, dla nikogo. I nie, nie musicie tego robić, wiecie, dla pieniędzy, dla, dla fejmu, dla zysku. Tylko sami dla siebie. I to jest takie przesłanie, jakie chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. Czy właściwie moje przemyślenie główne. Dobra, to tyle by było. Dbajcie o siebie i pielęgnujcie Wasze pasje, Wasze zainteresowania. Bo naprawdę, fajnie się gada z ludźmi, którzy coś takiego mają. Najgorzej się gada z ludźmi robotami, no bo tutaj się, którzy nie mają żadnych zainteresowań, bo tutaj, no, nie, nic nie mogę od takiego człowieka wyciąga, wyciągnąć. A tak rozmowa fajnie nam wychodzi. Więc dbajcie o siebie, i tyle by było na dzisiaj. Cześć.